Kartkę w kalendarzu. W pierwszy dzień miesiąca zapraszamy do fantastycznej zabawy. Przebojowa nuta. Tę nutę zapewni nam Kocham Cię Polsko Band. Październik, rok akademicki rozpoczęty. 3 miesiące temu najstarszy polski student obronił pracę dyplomową. Student miał 86 lat, a praca była na piątkę. I mam nadzieję, że na piątkę będzie dzisiejsza zabawa. Czuję, że ten odcinek będzie wyjątkowy. Zresztą, czy może być inaczej, skoro na czele drużyn stoją dwie wzorowe uczennice. Marzena Rogalska i Kasia Zielińska. Słyszałaś, Kasiu, tę wazelinę? Tak, słyszałam i już o mnie wierzę, Maćku. Maciusiu, co przyskrobałeś, że tak powiem, że nas tutaj usiłujesz brać pod włos? Państwo czasami odnoszą zupełnie słuszne wrażenie, że to są dość zgryźliwe czasami i złośliwe dziewczyny. Ale nie ja te tryczki, ale nie te tryczki, ale Maćku, nie te tryczki. Jak facet jest miły i taki potulny, to zawsze ma coś na sumieniu, prawda, Marzeno? Tak. Ty mówisz to z własnego doświadczenia, Kasia? No wiesz, jakby co, to ja tego nie powiedziałam. To przemyślmy wspólnie tę sprawę, a Marzena przedstawi nam swoją drużynę. Marzenko. Z przyjemnością to uczynię. Spójrzcie tylko na tę piękną dziewczynę. Uroda, talent, wdzięk, świeżynka, gra Angelikę w Złotopolskich. Klaudia Halejcio. Drodzy Państwo, zastanawiam się, jak to możliwe, że ten facet, który radzi sobie tak doskonale w showbiznesie, mówi o sobie, że jest stoikiem. Dzisiaj na pewno da czadu. Andrzej Piaseczny! Wszyscy kochamy tę osobowość. Wszyscy uwielbiamy jej pazur sceniczny, legenda polskiego rocka. Małgosia Ostrowska! I oczywiście genialna, energetyczna publiczność! Kasia Zielińska, Kasiu, masz jakąś broń? Tak, bronią jest nasze hasło. Najpierw hasełko tak. Drużyna, a potem przedstawiam. Uwaga! Dziś drużyna wasza padnie, bo choć haber pachnie ładnie, niejednemu serce skradnie. Doczekacie się dziś zgonu, my są habry z poligonu. Bardzo długi, zawiły tekst. Przepraszam, możemy powiedzieć, troszkę za długie, znudziliśmy się już po drugim wersie. Ojoj. Dobrze, dobrze. Kochani, oto nasza tajna grupa operacyjna. Wygrywamy bardzo po prostu tajna. I uciekamy. Tak. Kobieta, która rok temu zadebiutowała płytą Hałas w mojej głowie. Słodka, ale nieprzewidywalna Candy Girl. No, witam. O, nasza duma narodowa, hokeista, król strzelców, przecież każdy go zna, Mariusz Czerkawski. Uroczy, uroczy mężczyzna, wspaniały dziennikarz, prezenter, który z każdej wiadomości potrafi zrobić newsa, Jarosław Kulczycki. Oraz moja wspaniała, jedyna w swoim rodzaju publiczność. Rywale godni siebie, to nie będzie łatwa potyczka. Która drużyna chce wygrać? Usłyszmy to. Słuszny aplauz. Nagrody zdobędzie każdy, każdy ze zwycięskiej publiczności. Jesienne przetwory ufundowała firma Victus, Mielczarek i Kowalska z Działoszyna, produkująca chrzany i inne przetwory warzywne.
Po takim małym chrzanie możemy teraz przystąpić do dzieła. Pierwsze starcie. Zacznijmy od zasad. Oglądacie film, zadaję pytanie, zgłaszacie się, kto zrobi to szybciej, odpowiada, poprawna odpowiedź. To 2 punkty w przypadku błędu, pytanie przejmuje rywal. Gotowi? Tak. Dobrze. Na pierwsze pytanie odpowiadać będą Klaudia i Candy. Kto pierwszy, ten lepszy. Gdzie mamy? W Warszawie instalowane są automaty z wodą. Jest ich na razie 36. Czy będzie więcej, zależy od nas. Aparaty są bardzo czułe, tymczasem warszawiacy zamiast pieniędzy wrzucają co się da i psują urządzenia. Giną szklanki, skończy się na tym, że bez własnego naczynia nie będzie można korzystać z automatów i umrą one śmiercią naturalną. Zobaczyliśmy samoobsługową wersję automatów do wody sodowej. Pytanie, jak nazywano... Candy Girl. Tak. Mhm. Tak. Saturator. Jak nazywano popularne w czasach PRL-u urządzenie, najczęściej mobilne, chociaż tu widzieliśmy stacjonarne, do produkcji wody sodowej? Te urządzenia nazywano saturatorami. Ja swoją drogą zastanawiam się, skąd ty, dziewczynko nasza kochana, to wiesz. Ciebie na świecie nie było. Mam, no tak, no, nie, no mama, dziadek, babcia, wszyscy generalnie zawsze mówili o saturatorach w domu. Cóż, to ciekawe tematy poruszaliście, tak. Tak sobie po południu, wieczorami o saturatorach rozmawiali. Dokładnie. To też jest pomysł na życie. Andrzej i Mariusz. Myślę, że ten fragment pamiętacie, panowie. Pewnych rzeczy się po prostu nie zapomina. Jesteś mój numerek one, oh, jesteś mój numerek one, jesteś mój numerek. Uwaga. To świetne jest, Andrzej. Chciałem przebić Candy. I zrobiłeś to, i zrobiłeś to, udało ci się. Jaką odpowiedź dołożyłbyś do tego szybkiego gestu? To najpierw może trochę pokalkuluję. Odpowiedzi mogą być dwie. Albo tak. Co ty, królu złote, albo Monika Borys. Stawiam na Monikę Borys. I z żadną nie trafiłeś. Bardzo dziękujemy. Andrzej Piaseczny. Gdzie jest taka pytanie druga, przechodzi na rzecz Mariusza. Ale on i tak nie zna odpowiedzi. Piosenka z hokeistą. Co ty, królu złoty, czyli to wyeliminowaliśmy. Podbiła serca publiczności, stała się wielkim przebojem, to wiemy doskonale. Sukcesu nie przyćmił nawet ten drobny incydent, który właśnie widzieliśmy. Równie pytanie, wielkim przebojem na łyżwach, Opola w 1989 roku był utwór Wypijmy za błędy Ryszarda Rynkowskiego. Pytanie jest następujące. Autorem tekstów, co ciekawe, do obydwu piosenek była ta sama osoba. Można strzelać już? Proszę o podanie Kaśka, nazwiska. To jest tylko nie do ma. Mariusza Cinco. Pytanie. Proszę nie podpowiadać. Jarek. Kasia, ale ja Candy, nie, ale nie, tylko nie będziemy, Mariusz. Nie będziemy cyganić, no, no, no czy nie? Właśnie, tak. Ty spryciarze, no. Ty spryciarze. Jacek Cygan, no. Jacek Cygan, pewnie, że tak. Przepraszam. Ale to nikt się nie spodziewał takiego... Komu chciałaś zadedykować jednak swoją zgłosić, podpowiedź? Że podpowiadaliście, nie, tak? Ja bym komu pozdrowić? Chciałaś zadedykować? Właśnie, chciałabym pozdrowić Jacka Cygana, autora również słów do piosenek, które ja wykonuję. Kaśka. Brawo. Powiem ci, Kasia. Krótka reklamka. Ustawić sobie to jest taki to. Dłuższy kontrakt z Jackiem Cyganem, jeśli chodzi o teksty dla samej siebie, to jest ogromna wiesz, zdolność. Może kiedyś wiesz? W tym programie wysłuchamy piosenki śpiewanej przez Kasię Zielińską do słów Jacka Cygana. Proszę pozdrawiam bardzo. Jacka Cygana. Prosimy! Jarek i Małgosia, was zapraszam do obejrzenia jednego z ulubionych seriali Polaków. A to może pan był u księdza na plebanii? No ja był, a czemu pan pyta? A nic, nic, nic. A ksiądz to groźnego psa ma, nie? No wie pan, ładny pies, ale czy ja wiem, czy on taki groźny? Przecież to diabeł. Ten zaraz diabeł, no. Machał ogonem, ja go pogłaskał. Nie bał się pan? No ale czego ja się miał bać, wie pan? Zwierzę. To człowiekowi krzywdy nie zrobi, to prędzej drugi człowiek. Andrzej Grabowski to aktor o wielu twarzach. W Złotopolskiej grał dalekiego kuzyna rodziny. Pytanie, z jakiego kraju pochodził? Jarek. Ja, już ja tylko muszę pierwsza. Pomyśleć. Ja. Jarku, to jest pytanie tylko...
do ciebie kierowane. Nie, ale Kasia mu chętnie podpowie. Ale bardzo proszę resztę drużyny, żeby się niech oddaliła troszeczkę. Jarku. Od Jarka. Co, moim zdaniem... Jaka była odpowiedź, że ja słyszałam? Cztery. Tak, tak. Kazachstan? Z Kazachstanu. Ja! Tak tylko dozowałem napięcie. Pięknie to zrobiłeś, rzeczywiście. Napięcie skoczyło, a teraz eksploduje. Dziewczyny, oto fragment dla was. Chcesz kogoś pozdrowić? Nie, nie, to ty pozdrawiasz. O, i rzuci pani mu lasem. Idź do środka, przez środek. Działa, działa. Słuchaj, ja latam. Stefan, słuchaj. Ja nic nie słyszę dobrze. Robert Korzeniowski, tenisista XXI wieku. Tarcza. No nie psuj mi, idź stąd. Jak państwo widzieli, ubaw był po pachy. Pytanie jest takie, jaka pora... Bardzo szybka reakcja, Marzeny Rogalskiej. Chciałabym pozdrowić Jacka Cygana bardzo serdecznie i jego małżonkę. Kiedyś wracaliśmy z Krakowa razem do Warszawy w jednym przedziale. Panie Jacku, Marzena też śpiewa. Także gdyby coś na płytkę można było podrzucić, to... Nie, nie, ale czy my zdobyliśmy jakikolwiek punkt? Nie, bo nie. Oni za głośno podpowiadają, wiesz. Więc ja chciałam tu ratować honor drużyny. Podejmijmy taką próbę. Więc to, że był Stefan Müller, to wszyscy widzieliśmy, prawda? I że program nosi tytuł Załóż się. Więc o co ty, Maćku, mógłbyś jeszcze zapytać? O co? Że na przykład kto ze Stefanem prowadził ten program? Anka Popek go prowadziła z Rafałem Bryndalem. Rafale, pozdrawiam cię serdecznie. Ale ty naprawdę sądziłaś, że tak mogłoby być skonstruowane to pytanie, że wcześniej powiem na przykład, jaka para współprowadziła ze Stefanem Mellerem program Załóż się? Zbyt banalne. No dla mnie to jest bardzo fajne pytanie. Ania Popek i Rafał Bryndal, bardzo dobrze. I mamy już pierwszą punktację. Jak ona się przedstawia? Kasia ma 6 pięknych punktów. 2 honorowe punkty zdobyte przez panią kapitan. Co jakiś czas w naszym programie usłyszycie muzyczną zagadkę. Za jej rozwiązanie można dostać 3 punkty. Wystarczy odgadnąć tytuł i wykonawcę piosenki. Ważny szczegół. Jeżeli odpowiedź jest zła, punkty zdobywają przeciwnicy bez najmniejszego wysiłku. Krzysiu, kocham cię Polsko Band. To jest właśnie ta piosenka, o nią chodzi. Jarek? Nie, nie, bo tam nie działało. Wypłynę na lepszy czas. Drużyna Kasi Zielińskiej zgłosiła chęć. Wspomnienie, co żyje w nas. Niech żyje jeszcze przez chwilę. Tak, to jest bardzo miłe, że śpiewacie tę piosenkę, ale jeszcze miłe będzie, kiedy usłyszymy wykonawcę i tytuł tej piosenki. Zespół Wilki, utwór nosi tytuł Urkę. Zanim powiem, czy to jest dobra odpowiedź, zapraszam ciebie, Jarku, Mariusz, Candy, Kasia, zapraszam na środek na chwilę. Proszę. Bardzo proszę, Marzena. Będzie. Nie, to oni odgadli. Marzeno, bardzo proszę. Za nagrodę czy za karę? Chcę powiedzieć o bardzo, bardzo ważnej sprawie. To jest taki moment w programie, kiedy drużyna odgaduje piosenkę zagraną przez Kocham Cię Polsko Band i kiedy odpowie dobrze, to ma szansę zatańczyć na naszym parkiecie. Wilki, Urkę, 3 punkty. No i gratulacje. Przez chwilę bijemy za lepszy czas, za każdy dzień, który w życiu trwa, za każde wspomnienie, co żyje w nas, niech żyje jeszcze przez chwilę. Fantastycznie. Dodatkowy 1 punkt dokładam do tych 3. Wow! Dobre! Brawo! Teraz szansa, aby to widzowie spróbowali swoich sił w programie Kocham Cię Polską. Jakiego zwierzęcia nie spotkamy w polskich lasach? A. Żbika. B. Żubra.
C, żyrafy. Proszę wybrać A, B lub C. To taki żartobliwy fragment w naszym programie, ale nagrody są zupełnie poważne. Proszę wysłać SMS-em prawidłową odpowiedź pod numer 7350. Wystarczy jeden SMS z prawidłową odpowiedzią na pytanie, aby wziąć udział w losowaniu 1000 złotych, a nawet 10 000 złotych już w poniedziałek. Przechodzimy do następnej rundy. Głuchy telefon. To, co teraz usłyszycie, nie ma nic wspólnego z prawdą. Marzena przekaże Jarkowi pewną plotkę, ale to wszystko stanie się za moment, bowiem najpierw moja Madzia dostarczy drużynie Kasi Zielińskiej pewne atrybuty, niezwykle ważne w tej rundzie. Słuchawki, tak. Jarek będzie miał za zadanie jak najwierniej przekazać tę plotkę dalej. Na to, aby plotka dotarła do Kasi, macie 1,5 minuty. W plotce ukrytych jest 10 słów kluczy. Jeżeli Kasia powtórzy je wszystkie, no to otrzymacie oczywiście 10 punktów. Marzenko, bardzo proszę, zapraszam. Marzena Rogalska. Na chwil kilka znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie drużyny Kasi. Ja myślę, że tu będzie sukces. W końcu ten facet jest specem od wiadomości, także czyta newsy. Ale nie plotek, nigdy plotek. No nigdy plotek. To zrób z tego dobrego newsa. Dobra. Jareczku, wyobraź sobie, że pewien znany odtwórca roli amanta postanowił się ożenić. No i prasa spekuluje, kto ma największe szanse zostać jego żoną. Aktor postanowił zaprosić wszystkie te narzeczone do kościoła i tam dokonać ostatecznego wyboru. Z prozaicznych przyczyn ślub może się jednak tam nie odbyć. W mieście nie ma wystarczająco wielkiej świątyni, aby pomieścić te setki dziewcząt. Dobrze. Plotka została przekazana. No i zobaczymy, ile z tej plotki zapamiętał Jarek. Czas start. Pewien bardzo znany odtwórca roli amanta postanowił się ożenić i nie mógł się jednak zdecydować, kto, na kogo padnie wybór. Prasa spekulowała, właśnie zastanawiała się, na kogo padnie jego wybór, a on postanowił do jednego z kościołów zaprosić wszystkie kandydatki. Problem jednak polegał na tym, że nie było kościoła, który pomieściłby setki dziewczyn. Okay. Prawda, że ładne? Super. Mariusz Dokenny. Postaram się. Pewien bardzo znany amant postanowił się ożenić i generalnie bardzo trudno miał z wyborem. Chciał znaleźć tą właściwą kandydatkę. Było ich sporo i prasa oczywiście była setka, co najmniej podejrzewam. Prasa próbowała dojść, zaprosić, jak gdyby wszystkie spekulowali, kto będzie. No i oczywiście było ich tak dużo, że aż ciężko było zaprosić ich wszystkich do tych 100 do kościoła. 25 sekund mogli... macie, żeby ta plotka dotarła do Kasi. Miejsce. Tak. Candy Girl. Do Kasi. Tak. No, to też jest. Pewien amant postanowił się ożenić, tak, on się ożeni, tak. I duży coś tam, prasa próbowała się dowiedzieć, kogo zaproszą. 100 gości w ogóle próbowali się dowiedzieć i coś. Jakaś narzeczona. Generalnie no plotka, no. Generalnie no plotka. Zobaczymy. No plotka, co to będzie za plotka. A więc, Kasia. Tak. Jakiś amant, może aktor, dziennikarz, postanowił się ożenić. Ożenić. Być może to będzie jakaś, nie wiem, pani z show biznesu, jakaś potentatka, nie wiem. Prasa chciała, żeby, w związku z tym, że był bardzo sławny, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, postanowili się dowiedzieć, jak będzie wyglądał ten ślub, tudzież wesele. Ceremonia ze ślubin, tak, dobrze. I postanowili wynająć jak największą ilość fotografów, paparazzi, którzy pojechali, bo to nie było w jakimś... Odbywało się to poza Warszawą, na film. Kaśka, dokładasz już swoje historie. Postanowili ich śledzić, tak? To już w drugiej części i zobaczyć, tej plotki co chyba ta będzie. Para dostała w prezencie na przykład. Mikser, sokowirówkę. Sokowirówkę, toster. Nie podpowiadać. Nie podpowiadać! A, i pod kościołem stało setki gapiów, narzeczonych, żon. O! Pięknie, żon, babcia, brawo. Dziadek. O! Mama, tata, kuzyn, kuzynka, siostry, przyjechały bracia. Proszę podać Kasi słownik jeszcze, ona wrzuci tam jeszcze troszeczkę ewentualnych słówek, które mogą się pojawić. Dziękuję bardzo, Kasia Zielińska i drużyna. Przekazała plotkę, która na początku całej tej historii brzmiała tak.
Pewien znany odtwórca roli Amanta postanowił się ożenić. Prasa spekuluje, kto ma największe szanse zostać jego żoną. Aktor postanowił zaprosić wszystkie swoje narzeczone do kościoła i tam dokonać ostatecznego wyboru. Z prozaicznych przyczyn ślub może się jednak nie odbyć. W mieście nie ma wystarczająco wielkiej świątyni, aby pomieścić te setki dziewcząt. 7 z 10. 7 punktów dla was. Brawo! Ta runda ma swoje dwie części, bo raz plotkę przekazuje jedna drużyna, kolejna plotka przygotowana jest dla przeciwników. Maziu, zapraszam. Słuchawki dla drużyny Marzeny Rogalskiej. A Kasia Zielińska podąża, tak jest, w stronę Marzeny i jej drużyny. Będziemy mieć kolejną plotkę, która, ufajmy, dotrze w najmniej zmienionym stylu i formie do Marzeny. Kasiu, proszę. A więc, dziennikarz opiniotwórczego czasopisma ma nawyk podnoszenia spódnic kobietom, z którymi przeprowadza wywiad. Zdając sobie sprawę ze swojej przypadłości, przed rozmową z prezenterką telewizyjną spytał ją, czy nosi bielizny. Wywiad został brutalnie przerwany. Od tamtego incydentu nikt oprócz ekscentrycznej grupy Szkotów nie zgadza się na rozmowę z dziennikarzem. O matko boska. Prościutkie, lapidarne. Uwaga. Już? Małgosiu, do Andrzeja. Proszę uprzejmie, czas start. Pewien znany dziennikarz sportowy ma zwyczaj podnoszenia spódniczek osobom, kobietom, z którymi rozmawia. Zdarzył się taki incydent, że ponieważ wiedział o tym oczywiście, na wstępie rozmowy z kobietą zapytał ją, czy nosi... Z prezenterką pytają, czy nosi majtki, bielizny. No jakie, jaką bieliznę się nosi w tym miejscu, proszę cię. W związku z tym... Macie minutę jeszcze. Był bardzo... bardzo... Skandalem się skończyło i w związku z tym od tego momentu sekund, na rozmowę zgadzają się tylko ekscentryczni Szkoci. Dalej. Tak? Pewien, Andrzeju, do Klaudii. Pewien znany, popularny dziennikarz sportowy miał zwyczaj, rozmawiając z kobietami, podnosić im spódniczki. I tam, żeby zobaczyć bieliznę. Więc rozmawiając z prezenterką, jakąś prezenterką... 20 sekund macie. No, okazał się bardzo ekscentryczny, coś tam, nie wiem już dalej, nie pamiętam. Klaudia do Marzeny. To... Bardzo proszę, 13 sekund. To wystarczy. Mów, no. Historia jest taka. Pewien dziennikarz sportowy miał taką tendencję, że podciągał swoim dziewczynom, z którymi rozmawiał, spódniczki, żeby obejrzeć bieliznę. Co tam było? Zamuczała nam nasza Mućka, co zwiastuje koniec czasu. I miejmy nadzieję, przedstawienie plotki przez Marzenę. Bardzo proszę. Pewien ekscentryczny, bardzo prezenter lub też dziennikarz, dziennikarz sportowy. Był to dziennikarz opiniotwórczy. Wszyscy słuchali tego, co on ma do powiedzenia. I kierowali się tym, co on ma do powiedzenia, no skoro był opiniotwórczy. I on za każdym razem, jak przeprowadzał wywiady, czy to z tenisistkami, czy to w ogóle z jakimiś sportswomenkami, z dziewczynami, kobietami, podnosił im spódniczki i sprawdzał bieliznę, bo po prostu dobra bielizna to był fetysz. On nie mógł się... Nie mógł absolutnie się oprzeć i chociaż był profesjonalny w sensie wiedzy... To co? Co robił? Szkodzie. Nie podpowiadamy, nie podpowiadamy. Zabiorę wam punkty. I to Kasi też musiałbyś zabrać. I Szkoci, ale jestem bystra, zgodzili się na wywiady z tym człowiekiem. No bo co im tam Szkoci i tak w spódnicy, prawda? Co im Szkoci? Ale oni byli bez bielizny Szkoci. To ważna uwaga. Dziękujemy, Marzena. I jej plotka... Zobaczymy, czy zdołają dorównać Kasi. Tak brzmiała na początku ta plotka. Dziennikarz opiniotwórczego czasopisma. Skąd dziennikarz sportowy, pytam się. Ojej. To jest takie jednoznaczne, dziennikarz sportowy. To była dedykacja dla ciebie. A to okej, to w porządku.
Ma nawyk podnoszenia spódnic kobietom, z którymi przeprowadza wywiad. Zdając sobie sprawę ze swojej przypadłości, przed rozmową z prezenterką telewizyjną spytał ją, czy nosi bieliznę. Wywiad został brutalnie przerwany. Od tamtego incydentu nikt oprócz ekscentrycznej grupy Szkotów nie zgadza się na rozmowę z tym dziennikarzem. Pięć punktów, pięć kluczowych słów padło. Przed nami przebojowa runda. To jest runda, w której śpiewać może każdy. Zapraszam do wspólnej zabawy również i wszystkich z widowni. Za chwilę podam tytuł pierwszego hitu. Marzena zadeklaruje, ile wersów piosenki potrafi zaśpiewać jej ekipa. Kasia może podnieść stawkę. No i co? I zaczynamy licytację. Aby wygrać, trzeba zaśpiewać tyle wersów piosenki, ile wylicytowano. Jeżeli drużynie się nie powiedzie, punkty wędrują do przeciwnika. Aby się powiodło, warto poprosić o pomoc publiczność. Przypominam i będę namawiał. Maksymalna liczba wersów, jaką możecie wylicytować, to 8. A piosenka to Córka rybaka. Wielki hit Wałów Jagielloński. Do końca. 8 wersów to jest... Wszystkie, maksymalna, nie? Wszystkie. Stawka. Jakoś się uzupełnimy. Na niebie, do ciebie. Nie śpiewajcie nam tego teraz, zaśpiewajcie to za chwilę. 8 wersów czy mniej? Marzena. Ryby w jeziorze, wszystko. Ale to lepiej. No, ale ja się okay. 8 wersów, to jest decyzja drużyny Marzeny Rogalskiej. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Mamy to, mikrofon dla was. Marzenko, i pytanie, nie mamy Rudiego Schuberta, będziecie wspólnie śpiewać, wspólnie, będzie wokalista, wokalistka, wspólnie. Wały Jagiellońskie, Córka rybaka, proszę. Księżyc świecił na niebie do siebie. Jest pierwszy wers. Poczułem miłość, co przyszła jak gwiazd. Piękne wesele. Me serce było w gorącej potrzebie. Jak się bawicie? Córką rybaka, ty byłaś jak góralsta. Cztery wersy. Jelenie gdzieś nad jeziorem sennie ryczały. Świetnie wam idzie. Ryby w jeziorze już poszły dawno spać. Kochamy was. Rzekłaś wtedy do mnie, mój mały. Jeszcze tylko jeden. Cóż ci mogę w tę piękną mazurską noc dać. Mazura z Mazur, popatrz jaki na jeziorze wody glazur. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekonam, ile słodyczy jest w słowej lona. Jestem pod wrażeniem. 8 wersów, 8 punktów. Znakomicie. Przechodzimy do kolejnej piosenki. Nie liczę godzin i lat, śpiewa Andrzej Rybiński, ale ja liczę i czekam na wasze deklaracje. To właśnie jest następna piosenka. Andrzej Rybiński, nie liczę godzin i lat. Maksymalna ilość wersów to w tym ja przypadku też to znam. 12. 12? Kasia będzie rozpoczynać. Wschodami gwiazd i zachodami. Odmierzam czas liści kolorami. Odmierzam czas liści kolorami. To jest ile? To są dwa, nie? To są dwa. Ej, ta fans z publiczności! Powiem, halo, że te wersy halo są krótkie. Ale Wójcież może podpowiadać. Siła tkwi w drużynie. 12 wersów. Dobrze, jeśli nie jesteście w stanie 12 zaśpiewać, jesteśmy... to być może ile? 6? Powiecie mniej, a tak? Rywale was nie przelicytują. Kasia Zielińska. Już, to jest 6 czy ile mamy? 6 z 12, co otwiera drogę drużynie Marzeny do wszystko? Przebicia tak tej stawki. 10. 6 tak wersów. Przebijamy. 8. Jak bardzo przebijacie? 8 albo 10. Zaśpiewasz na to. Kasiu, przebijasz czy nie? Przybija? No 12. Oj, proszę, no Jezu, dobrze, popisujcie się, popisujcie. Okay. Nie podwyższyli stawki. 10 wersów, to jest nasze oczekiwanie. Po raz pierwszy, po raz drugi. Schodami czegoś. Bardzo dobrze, mikrofon już jest w dłoniach drużyny Marzeny. I co? Nie liczę godzin i lat. Śpiewamy! Schodami dnia
Pierwszy. I za kłodami. Drugi. Odmierzam czas. Trzeci. Iści kolorami. Mamy czwarty. Odmierzam czas. 50% wykonane. Nie używając dam. Szósty. Bez godzin i bez kalendarzy, z jednością dni, z jednością zdarzeń, odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. Biegnie dni, coś tam, własny swój znaczy świat, własny ślad. Nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja. I już nie wiem co dalej, tu we mnie nic. Znaczy świat własny znam. Przepraszam za tonację. Bardzo ładnie wam to szło, bo to jest piękna piosenka. Andrzej Rybiński znakomicie ją zaśpiewał, ale a ja wy... chciałam powiedzieć, nie wiem, trochę czy mnie słychać. Ja pamiętam, bo w Opolu, wtedy, kiedy ja śpiewałam Szklaną Pogodę, to śpiewaliśmy z Andrzejem Rybińskim. Razem dostaliśmy drugie miejsce ex aequo, pierwszego miejsca nie, nie przyznano. Słowa mi zabrak. Kochani, chciałbym wam przydzielić pierwsze miejsce za wykonanie tej piosenki. Niestety, pomyliliście tekst. Pomyliliście, kochani. Jak pomyliliście? 10 punktów wędruje na konto Kasi. Wschodami gwiazd i zachodami odmierzam czas, liści kolorami odmierzam czas, nie używając dat, czekaniem na niespodziewane straconych szans, rozpamiętywanie. O, to myśmy połączyli... Dobrze, Kasi, siedzi zgonu, my są chabry z poligonu. Punkty! Jak to wygląda w tej chwili? 26 punktów mają chabry z poligonu. Marzena. Piękne maki. 15. 15. Przypominam, że trwa nasza loteria. Każdy SMS o treści AB lub C pod numer 7350 z odpowiedzią na pytanie, jakiego zwierzęcia nie spotkamy w polskich lasach, a żbika, B, żubra, C, żyrafy, to gwarantowany udział w losowaniu 1000 zł, a nawet 10 tysięcy złotych już w poniedziałek. Prawda, że proste? Proste. I kolejna potyczka. To jest polszczyzna, to jest polszczyzna. Polszczyzna. Każda z drużyn ma za zadanie przeliterować dwa wyrazy. Zawodnicy jeden po drugim wymieniają kolejną literę. Jeżeli nie popełnią błędu, no to drużyna otrzymuje 3 punkty. Limit czasu na to zadanie to 30 sekund. Marzena ma mocną głowę, więc to słowo wędruje do niej. A można z błędami ortograficznymi? No raczej właśnie nie. Sugerowałbym, że ale... To ja poproszę o słownik. Bo ja mam dysortografię, to jestem... usprawiedliwiony. A i tak się nie zwolnimy, czyli to będzie dobra zabawa. Gorzelnictwo. No, gorzelnictwo to jest słowo dla drużyny Marzeny. Czas, start. G. O. R. Z. E. L. N. I. C. D. T. R. W. O. Brawo. Tak, ci właśnie... najbardziej optymistycznie do świata nastawieni zaśpiewaliby nic się nie stało, a jednak się stało, bo to gorzelnictwo. To nie było to gorzelnictwo. Kasiu, profesor Bralczyk specjalnie dla ciebie wybrał słowo. Zaczynam żałować, że tak to właśnie podprowadziłem. Cudzołożnica. Brawo, brawo. Cudzołożnica. Pozdrów Jacka Cykana, Kaśka. Nie, to Jarek chciał pozdrowić. Start. Cy. U. Otwarte. D. Z. Chciałbym pozdrowić Jacka Cygana. O. E. O. Ż z kropką. N. I. Cy. T. Co? A! 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 Wszystko przez Jacka Cygana. No, zasiksowałem cię na cudzołożnictwie. Podawałaś literki, a i się tak nie udało. Ale fair play możemy dostać. Z gorzelnictwem się nie udało, z cudzołożnicą też nam jakoś nie wyszło. No.
jest szansa odrobić te straty. To wszystko przez moralność. Słowa robią się dłuższe. Dla Marzeny mamy takie związane z pięknym regionem Polski. Oto ono. Nowosądecczyzna. O, to dla mnie powinno być. To powinno być Kaśki. Ale jest Marzena. Ale cię przy tej okazji mogę pozdrawić wszystkich z Nowosądecczyzny. Uwaga. Kasia... Czas. Ale pozdrów Kasia by tu pozdrowiła wszystkich z Nowosądecczyzny, ale no. Zrobię to za Tracicie ciebie, Kasia. Czas. My. O. W. O. S. O. D. E. S. Z. Y. Cyzy. Y. Z. Cymy czy wy? Cy oni. Pozdrawiamy! Cy, Nowosądecczyzna! Wiecie co, wstyd mi, naprawdę. Ale przynajmniej pozdrowiliśmy twoich... Nowosodeccy. Oni teraz płaczą. Jakieś nazwisko naprawdę z tego wyszło, ale też ze go nie znamy. Co zrobiliście? Bez punktu. Kasiu, tobie odwzajemniam się słowem... Uwaga! Cudzoziemszczyzna. Cudzoziemszczyzna, czas... Start. Cy. U. D. Otwarte. Z. O. Z. Cudzo. Z. I. E. My. S. Z. C. Z. Y. Z. A. Nie! My! Cudzoziemszczyzna. A nie! Tak dobrze szło. Do samego końca. La, 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 la. Pozdrawiam. Gdzie to N się podziało? Było. Gdzie to N? Tak blisko byliście. Cudzoziemszczyza. No. Bo my w ostatniej tercji jakoś tak spadamy. Tak, tak. Ostatnia tercja rzeczywiście nie zachwyciła. Lekcja polskiego odrobiona. No, słabo. Myślałem, odrobiona, że nie będzie łatwo. I nie było. 26 punktów ma Kasia i jej dzielni zawodnicy. 15 Marzena. A teraz muzyczny rebus pod czterema obrazkami i ukryte są cztery wskazówki. Pytanie brzmi, co to za piosenka i kto ją śpiewał? Sprawdźmy. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy termometr. Temperatura. Mamy, no właśnie, kogo tu mamy? Marzena Rogalska. Już tak się... Trzy z czterech obrazków zostały odsłonięte. Co? Zimny drań? No, nie, ale co, pociąg? Jacek Cygan by wiedział. Jacek Cygan by wiedział. Jacku, jeszcze jak się okaże, że ty tekst napisałeś... No dobrze, czas nam się kończy na rozszyfrowanie tej zagadki. Zimny... Pięć, cztery, trzy... No nie, nie, nie pospieszyliśmy się. Zimny drań. Zimny drań. Odsłaniamy ostatni obrazek. Czy to nam pasuje do zimnego... No, miała pani rację. Trzech pasażerów pociągu. Balada wagonowa, Maryla Rodowicz. Trzy punkty dla drużyny Kasi. Pamiętam, był ogromny ruch. Był mróz, trzech pasażerów, pociąg Cheetah Way do Syracuse. Walczymy dalej, kolejną konkurencję. Bardzo lubię. W tej konkurencji Marzena i Kasia starają się opisać hasła, drużyna odgaduje, o co im chodzi. Czasami jest to proste, czasami bardzo trudne. Każde odgadnięte hasło to jest jeden punkt. Marzeno, scena przez dwie minuty należy do ciebie. Bardzo proszę, 20 haseł do rozszyfrowania. I tylko dwie minuty czasu. Proszę. Czas start. Dziennikarka, tak siada sprawa dla reportera. Jaworowicz, Elżbieta. Elżbieta Jaworowicz. Tak, nazywa się tak jak Janek z Czterech Pancernych. Kos. Tak. Tak. Roślina. Był taki wierszyk. Dziadek za babcię. Rzepa. Tak.
miejscowość blisko Krakowa, jest tam opactwo, koło mnie to jest, koło mnie, klasztor benedyktynów na Skale, ludzie, no wiecie Opatów? To. Aktor Krzysztof o takim nazwisku. Ojców. On, nie, dlaczego? On dubbinguje bardzo dużo. Tyniec? Tak, Tyniec. Tak. Piąte hasło. Tytuł: nowela o koniu Minuta pracującym w kopalni, włosów Łysek nie miał. Z pokładu Idy. Właśnie, tak jest. Postać tenisistka, ta starsza, znana polska tenisistka, starsza. Agnieszka Radwańska. Minuta i 10 sekund. Tak, w końcu Tytuł: film według prozy Sapkowskiego, Żebrowski grał główną Wiedźmin. Rolę. Tak. Tak jest. Miejscowość w okolicy Lublina. Minuta. Taki piękny park Czartoryskich. Nie. Puławy. Tak. Postać muzyk z Krakowa pod Budą gra. Andrzej Sikorski. Właśnie. Dziesiąta. Tak, poluje się na niego. Trochę podobny do kury. Nie. Kuropatwa. Postać operator, pracuje w Hollywood, Harry Potter, helikopter w ogniu. 37 sekund. No. Polak. Właśnie, dobrze publiczność mówi. Idziak. Tak. Imię. No Boże. Tak, Tobie? Dobrze mówią. Sławomir Idziak. Tak, pająk charakterystyczny jak w Malborku. Co było w Malborku? Krzyża. No Krzyża. Właśnie, tak jest. 13 hasło, postać, aktor teatralny i filmowy. Teraz. Olga, która grała w Wszystko, co kocham, jest jego córką. Frycz. Tak jest. Tytuł: książka Frycz. Imię Jan. Książka Tyrmanda. Niedobry tylko. Zły. 15 hasło. Postać, aktorka, ona była narzeczoną Gustnika w Czterech Partnerek. To nie była Pola Raksa, to była Barbara Kraftówna. To 15 hasło, 14 odgadniętych haseł. No to teraz mamy na warsztacie panią Kasię. Zapraszam do mnie, pani Katarzyno. Chodźcie tam do przodu. 20 haseł, nic się nie zmieniło. Dwie minuty. Podpowiadajcie. Tak. Duch drużyny jest. Bardzo proszę, czas. Habry? Start. Habry z poligonu. Zwierzę z dużymi rogami na rykowisku. Jeleń. Jeleń. Postać, aktorka Oleńka w Potopie. Ona ta zgra w domu nad rozlewiskiem. Tak. Braunek. Tak. Małgorzata. Tytuł. Książka historyczna Jasienicy. Nie o Polska piastach, piastu, tylko... Polska Jagiellonu. Tak. Polska Jagiellonu. Ptak. Brawo. Czarno-szary. Hirek. Wrona. No. Tytuł. Film o wampirach. Ty tutaj jest. Teraz Dracula. Niedawno Machulskiego. O, Wiedźmin. Nie. Jak jest to? Co się śpiewa? Kołysanka. Właśnie. Roślina, kwiat taki ciemno-niebieski. Kiedy... Nie, takie cukierki są. Takie cukierki dawne, takie malutkie. No. Postać, podróżnik, pieprz i wanilia. Tony Halley. Brawo. Roślina taka jest czerwona, czarna, czerwona, żółta albo zielona. Przyprawa ostra. Ostra. Papryka. Nie. Papryka powiedziała Gendy. Miejscowość na Śląsku. Zespół o takiej nazwie. Myslowic. Nie. Cieszę się, że Gendy nam się włącza w tę zabawę. Postać, reżyser. Dom zły. Kto? Jezus, kupiłam to wczoraj. Co się robi, jak się na patelni, co się robi? Wesele. Co się robi? Jajka, co się robi na patelni? Smarzewski. Imię. Nie. Pomyliliście trochę to nazwisko. Literka inna w nazwisku. Smarzowski. Tak, imię? Wojciech. Tak. Brawo. Miejscowość. Nad morzem 90 stopni to co? 33 sekundy. Odłowienia ryb. 90 stopni, czyli jak? Kąty. Jakie? Rybackie. Tak. 26 sekund. Tytuł. Film Pasikowskiego. Psy. Tak. Postać. Pisarka. Autorka domu nad rozlewiskiem. Grochola. Katarzyna. Nie. Imię jak Braunek. Sekund. Małgorzata. Jaka? No ja... Kalicińska. Małgorzata Kalicińska. Wspaniała osoba. Tak. Skojarzenie. 6. Z czym? No. No, no pewnie. 15 hasło. Próbujcie. Ślimak. Eksportujemy go do Francji. Bardzo mi przykro. Wyrównany dorobek punktowy w tej rundzie. Wyrównany dorobek drużyny Marzeny. Też 14 punktów. Tak samo. Tak samo, Kaś. Dokładnie to tak słabo. Samo. Myśleliśmy, że zobaczmy, będziemy lepsi. Jak to zmieniło układ w naszym rankingu. 43 punkty ma Kasia, 29 punktów pani Marzena. Z nową energią przechodzimy do kolejnej rundy. Mali fani kina opowiedzą nam pewien film. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, co mają na myśli.
odgadujecie tytuł filmu. Opisy mają różny stopień trudności, im bardziej są niejednoznaczne, no tym są wyżej punktowane, czyli zaczniemy od fragmentu za punktów 15. Zgłaszać możecie się dopiero po zakończeniu tego krótkiego filmiku z dzieciakami. Proszę. Jakie tam było miasteczko, które się nazywało Islandia. Tam, gdzie gadali po swoim języku i znikali. Bardzo proszę. Kto się zgłosił? Nie wszyscy. No nie wszyscy. Szuflandia. Jarek nam bardzo ładnie zgłosił drużynę Kasi. Możecie odpowiedzieć. Jaki to był film według was? Ten, o którym opowiadały nasze przedszkolaki? Aha. No. Za 15 punktów. Wiecie czy nie? Jeśli nie, to przechodzimy nie, do następnego pytania. Już, już, 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo dziękuję. Kolejny fragment. Spójrzcie. Już nie będzie 15, najwyżej 10 punktów. Takie malutki się wspinały do łazienki i one się przy tym goniły. No i tam ten, taki jeden pan się wspiął po papierze toaletowym. Potem przyszedł po umywalce, ominął mydło. I zrobił papier i w ogóle psuły łazienkę. Bardzo proszę, Mariusz. Cały czas jesteśmy tak? przy drużynie Kasi. Jaki film to jest? O jaki film chodzi? Jak się wspinali? Jak się wspinali? King Size? Size King? King Size? King Size dla każdego! King Size, tak jest. Film Juliusza Machulskiego. To właśnie o ten film chodziło. Pięknie. Punktacja? 53 punkty ma teraz Kasia. Przepraszamy bardzo. 29 punktów drużyna Marzena. Bardzo przepraszam. Przed nami kolejna szansa na 3 punkty. Co to za piosenka? Krzysiu, bardzo proszę. Dawaj. Andrzej. Sam. Przed rozstaniem. Usłyszałem tak, przed rozstaniem i to jest druga część tytułu, a wcześniej... Samba przed rozstaniem. Samba przed rozstaniem, macie tytuł? Hanna Banaszak. Pozdrawiamy cię, Haniu. Piękna. Piękna piosenka. Rdza i śmierć. Bądź, proszę cię, na rosnąć moście. Nie zabijaj tej miłości. Daj spokojnie umrzeć się. Przypominam, że trwa nasza loteria. Każdy SMS o treści A, B lub C pod numer 7350 z odpowiedzią na pytanie, jakiego zwierzęcia nie spotkamy w polskich lasach, A, żbika, B, żubra, C, żyrafę, to gwarantowany udział w losowaniu 1000 zł, a nawet 10 tysięcy złotych już w poniedziałek. A teraz runda, której się boi, nie, którą kocha, nie, której się boi każdy uczestnik. Wiedza o Polsce. Każdy z zawodników dostanie jedno pytanie. Poprawna odpowiedź to punkt i taki oto dźwięk. Pojawi się błąd, pojawi się niepokojąca... Tak, chwila. Chwila skupienia. Zaczynamy. Klaudia, dla pani, pani Klaudio. Mamy materiał filmowy. Co to znaczy po japońsku hakukoen? O mateńku. To jest z historii Polski? To nie znaczy to. To jest taki niewinny żarcik. Pytanie jest następujące. W którym mieście znajduje się ogród japoński hakukoen? No właśnie. Huś! Strzelaj! Wrocław? Wrocław. W Parku Szczytnickim. Bardzo dobrze, we Wrocławiu. Nazwa hakukoen po polsku biało-czerwony nawiązuje do kolorów narodowych flag Polski i Japonii. Ogród uwzględnia założenia historyczne z 1913 roku, bo wtedy powstawał. Najdrobniejsze szczegóły odpowiadają oryginalnej japońskiej sztuce ogrodowej. Teraz mamy Andrzeja na rozkładzie.
Jan Kiliński, drogi Andrzeju, to uznany żołnierz, przywódca mieszczan warszawskich w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku. Kim był z zawodu? Szewcem. Pewnie, że tak. Brawurowo sobie poczynacie w tej rundzie. Małgosiu, na mapie, gdybyś była łaskawa spojrzeć, zaznaczono najcenniejsze obiekty szlaku budownictwa drewnianego. Kościoły w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowie. Nadal oddychasz? Tak. Podaj nazwę dwóch województw, przez które przebiega ten szlak. Małopolskie. Mamy już jedno. Małopolska i Podkarpackie, tak? I mamy też drugie. W 2003 roku, bardzo dobrze, najcenniejsze obiekty szlaku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. No i wreszcie pani kapitan, nasza kapitanka. To ja już mogę wyluzować, wszyscy pięknie odpowiedzieli. Dokończ powiedzenie, które ponoć Bolesław Wieniawa-Długoszowski, polski generał i dyplomata, powtarzał przy wyjściu z przyjęcia lub nocnego lokalu. Żarty się skończyły. Zaczynają się schody. Nie dla was. Tak, tak, tak. Odpowiedzieliście, co bardzo mnie cieszy i raduje, na cztery pytania poprawnie. Odrabiamy straty, odrabiamy. Zmotywowana drużyna Kasi, proszę na nich spojrzeć. Habrów dodajmy. Tak. Candy Girl, jaki numer jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej? Proszę nie podpowiadać. 112. Moje gratulacje. Brawo! Dla ciebie, Mariuszu. O czym u nas nie marzył Mickiewicz, to zdobyła pani Ćwierczakiewicz. Tymi słowami Bolesław Prus skomentował sukces wydawniczy książki Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Autorką jakiej książki była pani Lucyna? Drogi Mariuszu. Lubimy wszyscy sportowej, nie? Na pewno. kucharska książka. Świetny komentator hokejowy, wcześniej rewelacyjny zawodnik, wie, że ważne jest w życiu, by się dobrze odżywiać. To była rzeczywiście książka kucharska. 365 obiadów za 5 zł. Marzena Rogalska ma nawet tę książkę. Często z niej korzysta, nie, ponieważ uwielbia gotować. Taka już jest ta nasza Marzena. Mam, nie gotuję, czytam, bo to jak poezja. Cudna jest ta książka. Do poduszki. Pytanie dla Jarka, ale nie do poduszki. Obejrzyj najpierw materiał, proszę. Po tym materiale wiemy, że zdziwienie to jest drugie imię Jarka. Zobaczyliśmy stroje ludowe charakterystyczne dla jednej z grup górali polskich. Z jakiego regionu pochodzi ta grupa i prezentowane stroje, Jarku? Nowosądeckie, coś tam. Nowosądecczyzna. Wystąpił zespół Gronicek ze wsi Gilowice na Żywiecczyźnie. Kurde, a to nie moje strony? Żywiecczyzna to są twoje strony, Kasia? Znaczy nie, wiesz, to były podobne do z moich stron. Też mają podobne takie... Bo też góralskie, tak? I Kasia, nie, naprawdę. Ale one w ogóle są tak podobne. Się kończy właśnie. Ale ja tak czułem, że to... Podpowiadanie. Jaka, ty jesteś czasami krnąbrna, Kasia. No, ale podobne tutaj te kwiaty. Ale kwiaty podobne, nie tylko, ja pochodzę Kasia, z Śląska, kiedy bajki lubisz opowiadać. Pytanie brzmi, dla ciebie, Kasiu, właśnie. No dobrze. A propos bajek, która z trzech postaci bajkowych nie została stworzona przez pisarkę Marię Konopnicką? Uwaga! Koszałek Opałek, Dyzio Marzyciel czy Stefek Burczy Mucha? No, Dyzio Marzyciel. Tak! Dyzio Marzyciel to jest bohater wiersza Juliana Tuwima, czyli no to... nie został stworzony przez Marię Konopnicką. Tym oto sposobem Kasia Zielińska zgarnia, tak jest, punkty dopisujemy sobie tak, te punkty. Dobrze, 56 punktów ma Kasia, 36 Marzena. Czas przypomnieć o naszym nowym plebiscycie na stronie internetowej. Wybierajcie z nami polską gwiazdę roku. Kochamcie Polsko.pl. Kolejna muzyczna zagadka i szansa na premię. Posłuchajcie warszawiaków i zgadujcie, co to za piosenka. Zaczynamy. Da 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 da
wy też jesteście w szoku? Ja tak. Też. Tak śpiewa Warszawska ulica, tylko jaką piosenkę śpiewa Marzena? Co? Lato, lato, lato wszędzie, ale to nie to nie śpiewa. Ta piosenka jest, tak? Śpiewana dla pieniędzy, ta piosenka. Ale nie wydaje mi się, żeby to było to, ale mówię, bo nie ma wyjścia. Mamona. Ta piosenka jest, tak? Tytuł Mamona, ale Mamona. Chciałbym usłyszeć tytuł i wykonawcę. Mamona, Mamona to jest tytuł? Nie, nie, to Republika. I Republika jeszcze. Republika. Republika. Otóż, szanowni państwo, Marzena tak? Rogalska i jej drużyna. Nie. Mamona, przekazujesz Republika. Nie, tak? Wiecie, że gdzieś dzwoni, tylko w którym kościele dzwoni? Obywatel GC. Tak, o, tak, to ja. A, 3 punkty dla Kasi. Tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. Już nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. Dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj. Tak, tak, na lustrze to niestety. No i w końcu jesteśmy, całe szczęście drogi Mariuszu, jesteśmy w rundzie sportowej. A w sporcie każde pytanie poprzedzone jest materiałem filmowym, odpowiadacie parami. Kto pierwszy się zgłosi, odpowiada. Poprawna odpowiedź to 2 punkty, pomyłka daje szansę przeciwnikowi. Zaczynają Klaudia i Kendiger. Myślę, że spodoba wam się ten fragment. Mam taką nadzieję. Paweł Korzeniowski, będziemy mieli pierwszy medal i od razu złoty. Będzie polski dzień, 4. dzień Mistrzostw Europy. Paweł Korzeniowski, mistrzem Europy. Równe 1:55. Drugi Skworcow, 3. Drymodakos. Jest Paweł. Po waszych minach mogę odnieść wrażenie, że raczej was przeraził. Na pływackich Mistrzostwach Europy w Budapeszcie w sierpniu tego roku Paweł Korzeniowski sięgnął po złoto. Po raz który z rzędu Paweł został mistrzem Europy na swoim ulubionym dystansie 200 metrów stylem motylkowym? Bo my lubimy wodę, ale zamarzniętą. O tak. Klaudia, Candy, kto pierwszy, ten lepszy? No spróbujmy, no. A jak się pomylicie, to punkty dostają rywale. Candy. Last rąk, last rąk. Kasiu? Nie, tylko wydaje mi się, że 3. Czyli po raz trzeci zdobył złoto. Tak. Skąd ty wiesz takie rzeczy? Nie, wydaje mi się po prostu, że trzeci, bo tak to w sumie wyglądało. Mogłaś to było nim 3 razy. Tak, dokładnie. Po raz trzeci. Po raz trzeci. 2 punkty dla ciebie. Tak, i dla waszej drużyny. Andrzej i Mariusz, na tegorocznych Mistrzostwach Europy w Barcelonie Anita Włodarczyk zajęła 3. miejsce, ale pamiętamy, miała wcześniej kontuzję. To nie było 100%, na co było ją stać normalnie. Parę tygodni wcześniej udało się jej pobić rekord świata. Panowie, ile razy Anita Włodarczyk pobiła... Andrzej się uśmiecha, dlatego wolałem wcześniej nacisnąć, bo widzę, że taki wyluzowany był. To takie taki uśmiech. Widziałem, że patrzyłeś, ile metrów było, bo chciałeś policzyć tam 80, żeśmy wzięli. Ale już nie bądź taki pazerny, już macie tyle punktów, byś ale odpuścił. Ale presja była, że sportowo to wypada odpowiedzieć. No, a no dobra. Była, ja nie a tylko czekałem po raz który, osobiście. Bo jakbyś powiedział, ile metrów, ja wiem, to bym się zawahał. A tak? Sprytnie, sprytnie, ale mamy tę drużynę. Znaczy ona Mariusz, pobijała samą siebie chyba raz zdobyła, raz się pobiła i wyszło na 2, no. Jakby nie liczyć. 2 razy. Mariusz Czerkawski. Klasa, wielka Mariusz, klasa. Ekstra. Ja już mogę iść. Jarek, proszę zostań jeszcze z nami. Bardzo dobrze bawimy się w swoim towarzystwie. Jarek i Małgosia. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie Jarosława Jóźwiakowska-Bieda zdobyła srebrny medal w skoku wzwyż. Jarosława
Jaką techniką skakała pani Jarosława? Jarku. Nożycową. Wow. A nożycową to jest ta. Nie. Muszę przeczytać drugą pytanie. Stronę. Muszę przeczytać pytanie, ponieważ to nie jest prawidłowa odpowiedź. Przeczytam do końca, aczkolwiek chyba już wiemy, o co chodzi. Jaką techniką skakała pani Jarosława Jóźwiakowska-Biedak? Kuczną, przerzutową, nożycową czy obrotową? Obrotową. Niestety, jeśli chodzi o tę parę, nie mamy punktów. Techniką przerzutową obecnie jest stosowana technika flop. Ani, no widać było, że przerzutową. Teraz dostrzegliśmy. Ja bym dała Jarkowi punkty, bo nożyce. Ja bardziej widziałam nożyce. I tak oto sobie ustaliliśmy technikę. Nożyce tak. Marzena i Kasia. W lipcu tego roku Marcin Gortat odwiedził kilka polskich miast tylko po to, by spotkać się z młodymi fanami koszykówki. Marcin Gortat Camp, impreza przeznaczona dla graczy w wieku od 9 do 13 lat, odbyła się już po raz trzeci. I bardzo proszę pytanie, ile wzrostu ma Kasia? No po pierwsze chciałam sprawdzić, czy działa. A po drugie odpowiedzieć na pytanie, ile... 2 metry ma wzrostu oraz 11 centymetrów. Wow, skąd wiesz? Można było się pomylić o 2 centymetry, podając wzrost Marcina Gortata. W internecie na stronie sportowej. Gdzie to sprawdziłaś, Kasia? W internecie tam jest taki sport, na jest napisane i tam często są newsy. Ona się przygotowała, ja najdziałem NBA, amerykański. 11 centymetrów, powiedziała Kasia, i to się zgadza. To wzrost Marcina Gortata. Zobaczmy, której drużynie jest bliżej do zwycięstwa. 65 punktów ma Kasia. Może nie... 36 punktów ma Marzena. A nasi kochani widzowie wciąż mają szansę na spróbowanie swoich sił w programie Kocham Cię Polsko. Jakie zwierzęcie nie spotkamy w polskich lasach? A. Żbika. B. Żubra. C. Żyrafy. Proszę wybrać A, B lub C i wysłać SMS-em pod numer 7350. Taki SMS wystarczy, by wziąć udział w losowaniu 1000 zł, a nawet 10 000 zł w losowaniu już w poniedziałek. Do finału coraz bliżej, punkty robią się coraz cenniejsze. Szansa na kolejną premię. Co to za piosenka jest tym razem? Mamy kogoś, mamy Jarka z drużyny Kasi. Jarku. Fil? Fil. Fil. Ale jak tytuł? Nie wiem, dlaczego tak cicho snujecie te swoje... Czujemy, coś czujemy, wiesz, ale nie wiemy za bardzo, co czujemy. Ewoluujemy w uczuciu, ale czujemy to cały czas. Fil. Na pewno. Słyszałem Fil. Nie wiem, czy... Tak, Fil. Dobrze, wykonawca nam się zgadza, ale jaki jest tytuł tej piosenki? Jak? Jeśli czegoś pragniesz. No i z jaką łatwością no, dziewczyny, przyszło wam przelanie słów, uczuć w słowa. Fil, jeśli czegoś pragniesz, to zazwyczaj w naszym programie to dostajesz. Fil. Doceniałem to, co mam. Wiedziałem, że nie wystarczy mieć, że trzeba jeszcze bardzo chcieć. Oddychać tak, jak gdyby miał się skończyć świat. Jeśli czegoś pragniesz, jeśli mocno czujesz, jeśli bardzo wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz, możesz być tak blisko, blisko swoich. Jeśli tylko wierzysz, jeśli tylko bardzo chcesz. Hey, yeah.
Piotr Kupika, lider grupy Phil. Wspaniałe to było przeczucie, że pojawią się w naszym studio. My jesteśmy przed finałem, w którym poznamy zwycięzców, gwiazdy, które wygrają dzisiejszy odcinek. Będą się świetnie bawić w hotelu Gołębiewski. Pobyt w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach z atrakcjami Parku Wodnego Tropikana oraz kosz słodyczy ufundowało przedsiębiorstwo cukiernicze Tago. A teraz decydujące starcie. Runda finałowa bardzo często wywraca naszą tabelę do góry nogami. Wszystko dlatego, że o wyniku decyduje czasami kapryśne, czasami bardzo hojne koło fortuny. Jak na razie najwyższa stawka na naszym kole to 50 punktów. Reguły finału są następujące. Zadaję pytanie, pierwsza drużyna odpowiada. Odpowiedzią jest zawsze liczba lub procent. Potem pałeczkę przejmują przeciwnicy, oceniają odpowiedź, która padła, mówią więcej lub mniej. Wreszcie ta drużyna, która jest bliższa prawdy, kręci kołem. Która z drużyn ma bardziej komfortową sytuację, a która musi dać z siebie wszystko? To jest pytanie na teraz. 68 punktów ma Kasia. 36 punktów Marzena i jej drużyna. Zaczniemy od drużyny, która prowadzi. Będzie? Już wzrok kieruje w stronę drużyny Kasi. Za mundurem panny sznurem. Czy tak jest również w przypadku policjanta? Czy z uśmiechem przyjmujemy mandaty za przekroczenie prędkości? Pytanie brzmi, ile procent Polaków pozytywnie ocenia pracę policji? Kasiu. Oj, no. Czyli... Słuchajcie, moim zdaniem całkiem sporo. Ja myślę, że od 70-80. No właśnie, tak, nie. Nie. Tak? Ile dajecie? Myślicie, że... Pani mówi, że drogówkę się ceni. O! Przy tej okazji chciałam pozdrowić wszystkich panów policjantów. Ja też, ja posiadam rodzinę. Warszawa, Kraków. I ja tak na zapas. Tak, ile procent Polaków pozytywnie ocenia pracę policji? Ratujcie mnie! Kiedy? Ratujcie! 35? Za 30. Kasiu. Dajemy 50%. 50% Polaków pozytywnie ocenia pracę policji. To jest wersja Kasi i jej drużyny. Więcej. Marzena i jej drużyna po konsultacjach. Mniej. Twierdzi, że mniej. Więcej. Czy więcej niż 50%? To jest pytanie. Więcej czy mniej? No ponieważ Katarzyna Zielińska uwielbia dedykować, to ja dedykuję mojemu koledze, policjantowi bardzo ważnemu, Krzysztofowi Krzysztof Kot, pozdrawiam cię. Pan policjant mi znajomy, więc Krzysiu, dedykuję ci, oby więcej, więcej. Więcej niż 50%? Tak. Tak mówi, tak orzecze Marzena Rogalska. Zaratustra. A ja bez żadnych dedykacji powiem, że ja bardzo cenię pracę policji. Na którym odcinku? Wszystko... Na wielu odcinkach ich wytężonej pracy. Wszystko będzie jasne już za moment. Według danych CBOS pracę policji pozytywnie ocenia aż 72% Polaków. Piękny wynik. Kołem kręci Marzena i jej zacni. I tak byśmy powiedzieli 60. Bohaterowie, których ma dzisiaj w drużynie. Bardzo proszę, pani kapitan. Bardzo proszę. 50 punktów, maksymalna stawka na kole. Ale jest jeden punkt. Po co oni no tak, ja wiem. Zdołali nadgonić się 6 punktami, te różnice zniwelować między ich dorobkiem a dorobkiem Kasi. 6 punktów. Ale gonimy ich, Maciek. Wow. Przyznaj, że gonimy. To ci policjanci dadzą ci więcej. Kasia nadal ze swoją drużyną lideruje w naszej rywalizacji w piątkowy wieczór w dwójce. Zatem znowu rozpoczniemy od Kasi, jeśli chodzi o drugie pytanie. Ile wynosi liczba gatunków ptaków występujących w Polsce? Ja znam kilka, no może kilkadziesiąt, wróbel, gołąb, gil, skowronek, ale jest ich wszystkich ile? Właśnie. Ile jest gatunków ptaków w Polsce? Ze 300. Dużo jest ptaków. Jest jakiś ornitolog? No właśnie, jest. No, 400 na pewno, może nawet więcej. Nie, więcej niż 100. Nie, 200 czy 100. Wydaje mi się, że więcej. 250? 250. 256. To były dość dokładne kalkulacje, obliczenia.
Wahamy się pomiędzy 238 a 256. I wahniecie się w którą stronę? Może tak 248. 248 gatunków ptaków żyje w Polsce. Mniej? To jest punkt wyjścia mniej do tego, jak odbije się oni wszyscy drużyna marzenia. Mniej czy więcej niż 248 gatunków ptaków żyje w Polsce? Więcej mówi Andrzej. Więcej, dobra. Czy ten... Marzenko? Więcej. A... Andrzej, przy tej okazji możesz pozdrowić kogoś. Niech się już skończy ta udręka. Niech już się skończy. Piasek mówi więcej, publiczność mówi mniej i mówi mi, trust me, ufam ci, ufam temu piasku. Proszę. I mówię więcej. To sprawdźmy, jak to dla was, dla ciebie, Marzeno, się zakończy. Zgodnie ze stanem z dnia 30 czerwca 2010 roku, według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, występuje 200, powiedzieliście? 48. 48 gatunków, a rzutem na taśmę, ulegając namowom Andrzeja, Marzena stwierdziła, że więcej niż 248. Andrzeju, nigdy w ciebie nie wątpiłem, zawsze ci wierzyłem i tym razem się nie pomyliłem. Proszę bardzo. 450 gatunków! 450! Ale strzelił tą liczbę! Jeszcze jak teraz, Andrzeju, zakręcisz kołem i wykręcisz... Niech ktoś inny idzie zakręcić. Sporo punktów. No, to będę pełen podziwu. Z góry na dół. Andrzej, 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 Andrzej! Mocno! I zapraszam do drużyny. 50 punktów, maksymalna stawka na kole. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 20 punktów. No to ostatni rzut oka na punktację przed pytaniem. Zupełnie ostatni. 68 punktów. Kaśka, 6 punktów mniej. 62 punkty ma Marzena. Się ożywiłam. Zostało jeszcze jedno decydujące pytanie. Drużyny potrzebują dodatkowej motywacji. Na kole pojawi się dodatkowa stawka w liczbie 300 punktów. Pojawią się też punkty ujemne. Robi się naprawdę coraz ciekawiej. Jest 300 punktów, jest też minus 50 punktów. Zostało nam nasze 50 punktów, a zatem naprawdę sporo jeszcze może nam się tutaj zmienić. Za chwilę najważniejsze pytanie dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękuję, że są państwo z nami, ale zanim je zadam, poznacie, bardzo proszę, naszego gościa specjalnego. Oto on. Witamy, dobry wieczór, kłaniamy się bardzo nisko. Pan Piotr Czuban, dyżurny operacyjny portu lotniczego na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. To jest bardzo zawiła sprawa, dyżurny operacyjny portu lotniczego. Początkowo, a nie, obowiązkiem wiem, że jest nadzór nad funkcjonowaniem i bezpieczeństwem całego lotniska. I początkowo przyszło mi do głowy takie pytanie, gdyby Kasia Zielińska zaszalała na pokładzie jakiegoś pięknego samolotu, czy pan by wtedy pomógł, ale Kasia nie szaleje na pokładach samolotów, to ja zapytam, właśnie, czy kiedy ale już znalazłaby się na lotnisku imienia Fryderyka Chopina i miała jakiś problem w samolocie, z samolotem, ze swoim jetem prywatnym. Kaśka, ja tu pewne rzeczy przewiduję. No, pan by jej pomógł? Tak. Myślę, że tak, dlatego że nasze stanowisko pracy jest to niejako mostek kapitański całego lotniska. Do nas wpływają wszystkie informacje o wszelkich sytuacjach, które mają miejsce na lotnisku, a my reagujemy, powiadamiając odpowiednie służby. Jeżeli pani Katarzyna byłaby niegrzeczna na pokładzie, powiadomilibyśmy Straż Graniczną. Jeżeli miałaby problem, na pewno pomoglibyśmy, informując agenta handlingowego, żeby się nią zajął, albo zajęlibyśmy się osobiście. Przepraszam bardzo. Ja mogę po programie z panem wymienić numerem telefonów, bo to nie wiadomo. Przepraszam. Co... Kasiu. Przepraszam. Przepraszam. Czy mógłby pan Kasi poznać z jakimś przystojnym pilotem? Oczywiście. Super. Dziewczyny sobie, to są całe nasze dziewczyny. Tak, panie kapitanki, zawsze potrafią sobie skorzystać z okazji. Proszę zostać z nami, panie Piotrze, a ja przeczytam ostatnie pytanie finału.
Szanowni Państwo, drogie drużyny, ilu pasażerów skorzystało z polskich lotnisk w 2009 roku? To jest pytanie. Ostatnie pytanie programu. Latamy coraz chętniej i do nas coraz chętniej przylatują inni. Ilu ich jest? Ilu ich było w 2009 roku? Tutaj możemy tylko liczyć na jakiegoś jednego fuksa. Ja tu się ładnie na pana patrzę. Właśnie możemy wyczytamy z pana tak, oczu. Tak, pana oczu, pan dokładnie. Wie. Liczycie to? Liczycie? Ilu tak. pasażerów skorzystało z polskich lotnisk w 2009 roku? Nie pytamy tylko o lotnisko, znakomite lotnisko imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, ale pytamy o wszystkie polskie lotniska. Ilu pasażerów skorzystało z tych lotnisk nie wiem, nie w 2009 roku? Nie wiem, nie wiem, może za szalejemy, ale wydaje nam się, że jest to około 20 milionów... ludzi, pasażerów. Około 20 milionów tak. pasażerów, powiedziała... Kasia. Tak. Marzena teraz musi się odnieść to nie może z Klaudią, być tak, bo z Andrzejem, z Małgosią. Każdy Polak musiałby polecieć. No. Właśnie. No, ale oczywiście. Prawie. Obcokrajowcy? Cicho, niech myślą. 20 milionów. 20 milionów. No więc nie. okazuje się tak, Piasek jest stoikiem. I on my cały czas... Piaskać teraz. Tak, my już teraz słuchamy Piaska. Więc Piasek robi tak, wszyscy proszę oddech. Powiedz, no proszę cię powiedz, mniej czy więcej, bo... Co, dlaczego, ja jak właśnie, jak Piasek wytłumaczył mniej, tutaj, że mniej? No bo... Nie, no już powiedziałem głośno, że mnie się wydaje, że to niemożliwe, bo prawie każdy, no wiadomo, jest nas 30 ileś milionów, ale... Nawet 40, tak? Ale no. obcokrajowcy połowa, są jeszcze. Nas nie lata, tylko siedzi. Tak, mniej! Ja mówię prosto wytłumaczyć rzeczy skomplikowane. Mniej. Andrzej jest tym genialny. To jest niesamowite. Ale czy to odpowiada rzeczywistości? Mniej. Ja bym już teraz mniej. Podam prawidłową odpowiedź na ostatnie w dzisiejszym programie pytanie. Pytanie zatytułowane ilu pasażerów skorzystało z polskich lotnisk w 2009 roku? Otóż to była Małe lotniska naprawdę spora liczba pasażerów. Polska jest odwiedzana, my odwiedzamy świat i ta liczba pasażerów to dokładnie... Panie Piotrze, gdyby był pan łaskaw mi pomóc, to jest oddychajcie podana dalej. Liczba, która będzie rozwiązaniem tego pytania i wszystko stanie się jasne. Uwaga, uwaga. 18 945 857 osób. Brawo dla drużyny Marzeny. 854 857 osób. Kręcicie kołem. Nie wszystko jeszcze stracone. Możecie wykorzystać tym razem pana Piotra. Panie Piotrze, Gosia Ostrowska powiedziała, że gdzie się nie pojawia, w jakich konkursach to przegrywa. Przełammy to, błagam. Dobra, postaram się pomóc. Spróbujcie to teraz zrobić. Wykręćmy to. Trzeba oddać drużynę przeciwnie, żeby nie blisko. Minus 50. Siedmiu punktów. Siedmiu punktów. Siedmiu punktów brakuje, żeby drużyna Marzeny rozstrzygnęła dzisiejszy wieczór na swoją korzyść. Ale czy będzie to 7 punktów? 3, 4, proszę. No dajemy, no chodźcie, chodźcie, chodźcie. No. Państwo widzieli, jak to się stało. Nie udało się, nie udało się. Jeden punkt. Kasia Zielińska, jej drużyna. To są zwycięzcy tego dnia. To do nich wędrują nasze dzisiejsze nagrody. Za chwilę Kocham Cię Polsko Ekstra. A my widzimy się, szanowni państwo, w kolejny piątek o 21.10 w dwójce. Do zobaczenia.